jest tak, że znowu się stała krzywda, skończył na wózku, czyli tak jak ja w protezach, powinien siedzieć w domu, tak po cichutku, żeby sobie gdzieś tam żył, nie? A ja taki nie jestem. I moja pierwsza dalsza podróż taka za granicę. To była moja pierwsza podróż do Londynu, do mojej siostry. Strasznie się bałem wtedy lotu samolotem. Dzieckiem już nie jestem, jestem dorosły i trzeba samemu się postawić bez żadnej pomocy. Albo bez ułatwiania tak perfidnego. Miałem raz taką sytuację na zawodach. Miałem tylko jednego przeciwnika w kategorii. No ale koleś jakoś się zdziwił, nie chciał walczyć w ogóle. Tak, przyjechałem powalczyć, no, ale dostałem złoto bez walki. Nie oczekuję jałmużny. I nie stoję na końcu tańczy z garnkiem złota. Codzienność wygląda tak, że muszę zejść na dół 81 schodków i to samo wejść na górę z powrotem. Chciałabym coś komuś dać, od siebie coś. Może uda mi się to zrobić przez moją sztukę. Ja kiedyś jak babkę wziąłem na stopad, babka mnie zatrzymała, jak zobaczyła, kto jedzie autem, to chciała mi w biegu wyskoczyć, no ale ja mówię do niej, spokojnie, proszę pani, może jakoś panią dowiozę, mówię to. Facet bez nóg ją wiezie, nie, samochodem. Najlepsze są i tak dzieci. Dziecko nie boi się niczego, podchodzi, mówi, a czemu pan ma takie robotowe nóżki? Widzicie zawsze, chodź, zostaw, nie można. Już byłem i inwalidą, i kaleką, i niepełnosprawnym, a teraz dowiedziałem się, że jestem z niepełnosprawnością. Chociaż ja nie mam żadnej niepełnosprawności, to co mam, to jest sprawne, to ja nie wiem. Michał, jakby sam to określił, jest królem skate plazy. Bardzo często, kiedy przychodzisz na skate plazę, czy na Węglową w zimę, jest tam Michał już, a ewentualnie jedziesz 15 minut, za chwilę widzisz Michała, bo Michał zjawia się znikąd, wjeżdża na swoim rowerku, ma zawsze przypiętą deseczkę do tego. Jest zawsze tak, że już z daleka widzisz jego uśmiech, wielkie słuchawki na głowie. Gry, które gram, to są chodzone bijatyki, czyli w prawo. Napotykamy przeciwników i słysząc, że jest jakiś tam atak na nas, bo to słychać, odpieramy ten atak. Chcę pokazać ludziom, że też coś można robić wobec swoich jakichś tam przeciwności, tak? To się zmieniło. Poza tym, że rano trzeba założyć nogi, to nic. To my musimy też działać, żeby zmieniać ten taki pogląd o niepełnosprawnych, tak? Bo jeżeli wiadomo, będę siedział z jakiś, nie wiem, z kwaśną miną, jakieś wkurzone, jakieś tego, no to też mi nikt nie poda ręki, no bo z jakiej racji? A jeżeli otwarcie podchodzę do ludzi, otwarcie z nimi rozmawiam, no to gdzieś tam ten wózek jest, ale on nie jest najważniejszy. Nie być po prostu dzikusem. Na początku każdy też brał Michała za takiego trochę maskotkę, ale to minęło strasznie szybko i wszyscy zaczęli postrzegać Michała jako normalną osobę, która z nami na desce jeździ. To jest taka, no, jedna z główniejszych postaci dyskorokowych, wiesz, Białegostoku. Ja raczej nie planuję przyszłości. Po prostu... Ja nie wiem, co będzie za 5, za 10 lat. Nie wiem tego i nie chcę o tym myśleć, bo teraz jest fajnie, a ja tylko chcę, żeby ludzie, jak już się pojawią, to chciałbym, żeby byli. No, po prostu chcę być normalnie, funkcjonować tak jak ty, czy wszyscy gdzieś tam, którzy wracają sobie z pracy dzisiaj, nie? I tyle, i tylko o to mi chodzi. Chodzi mi o taką zwykłą empatię w ludziach.